Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sekretariat Fatimski, który funkcjonuje już ponad 26 lat na Krzeptówkach zakopanym przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, zrodził się przez charyzmatyczną postać księdza Mirosława Drostka, twórcę polskiej Fatimy. Po peregrynacji figury fatimskiej, która miała miejsce w 1995-1996 roku, widząc, jakie poruszenie dokonało się w Polsce, ksiądz Mirosław Drostek swojej miłości do Maryi postanowił, musi być coś, co będzie ten ogień rozniecało. I powołał do istnienia Fatimski Sekretariat. Jego idea jest bardzo prosta. Budzenie, ożywianie, porządkowanie pobożności fatimskiej. Znamy, że sanktuarium w Fatimie. Znamy, że tam Trójce Dzieci ukazała się Maryja. Ale czas mija i zacierają się pewne ślady tego, co jest najbardziej istotne w przesłaniu Maryi z Fatimy. Stąd Sekretariat Fatimski nieustannie podejmuje inicjatywy, działania w różnej formie, by ożywiać kult Matki Bożej Fatimskiej. Po zakończeniu setnej rocznicy objawień, gdzie inicjował i prowadził całe dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej, główna idea skupia się wokół propagowania i porządkowania pobożności związanej z nabożeństwem do niepokalanego serca Maryi. Jak wiemy, to jest istota przesłania z Fatimy. Tu na Jasnej Górze zrodziły się pierwsze soboty przez akt poświęcenia Polski, przez prymasa Polski Augusta Chlonda. To tu rozpoczęły się na Jasnej Górze pierwsze soboty miesiąca. One winny być, bo były ślubowane. I stąd całe dzieło, zaangażowanie Sekretariatu Fatimskiego opiera się, by przypominać nasze zobowiązania i przypominać, czym są pierwsze soboty. Że to jest intencja wynagradzająca, która łączy nas w modlitwie różańcowej, na medytacji, na przyjęciu Komunii Świętej i na spowiedzi. Z tym związane jest również całe dzieło krucjaty jednej intencji, którą zainicjował, propaguje i rozwija Sekretariat Fatimski. Jesteśmy zorganizowani w różnych wspólnotach. Jedną ze wspólnot, która pierwsza odpowiedziała na to dzieło, jest wspólnota Żywego Różańca, która podejmuje to dzieło, które jest bardzo proste, by wypełnić orędzie z Fatimy, by ożywić ludzkie serca. Krucjata jednej intencji wzywa wszystkich ponad podziałami do wspólnej modlitwy. Nie mówi, co masz zrobić, tylko w jakiej intencji. Intencja brzmi bardzo prosto. Jest to wyrażenie, które Maryja przywołuje w Fatimie, co jest pragnieniem Boga. Bóg pragnie, abym była bardziej znana i miłowana. Pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. To w tej intencji uczyńmy jakiekolwiek dobro. I to jest całe dzieło krucjaty, które łączy wszystkich. To nie jest wspólnota, jest to inicjatywa, która zaprasza wszystkich ludzi, którzy kochają Maryję, by pewne ziarenko dobra złączyli z tą intencją. Mówić o Fatimie jest czymś pięknym, ale zarazem trudnym. Bo mówimy o łaskach, które doświadczy z nas ktoś tylko w chwili śmierci. A świat doświadczy czegoś wielkiego, ale również nie jest powiedziane kiedy. I kiedy człowiek mówi w różnych miejscach o Maryi, o modlitwie różańcowej, a szczególnie tej, o której Maryja prosiła w pierwsze soboty miesiąca, aby to był jeden z elementów tego nabożeństwa wynagradzającego, jako różaniec wynagradzający, i doświadczy czegoś świat, nie ja, tylko świat. I wiele osób, które podejmują tą modlitwę, również wynagradzającą pierwsze soboty, doświadczy tych łask nie dzisiaj, nie jutro, tego doświadczy świat. A my, jak Maryja obiecuje, doświadczymy czegoś w godzinę śmierci. Dla mnie osobiście modlitwa różańcowa ma znaczenie o tyle, gdyż całe moje kapłaństwo związane jest z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tam posługuję już 26 rok. I kiedy patrzę na znak Maryi, Matki Bożej z Fatimy, widzę nie tylko różaniec,
ale słyszę jej słowa, które często przytaczamy, że oto Maryja prosiła o różaniec. Mi ciągle towarzyszy i brzmi w uszach jej prośba, nie, że proszę o różaniec, proszę o codzienny różaniec. I ta modlitwa, która jest związana z Maryją, z jej orędziem z Fatimy, a zarazem z przesłaniem, które zapowiada nam przecudowne sprawy. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci. Widzimy teraz, co się dzieje w świecie. Będzie pokój na świecie i nadejdzie triumf mego niepokalanego serca. Jeśli ludzie me życzenia spełnią. Jedno z tych życzeń to jest modlitwa różańcowa. Jeśli będę tę modlitwę codziennie odmawiał, jeśli będę o nim mówił, to wiem, że wypełniam to, o co prosi Bóg przez Maryję, że uczestniczę w czymś przecudownym, Bożej pedagogii ratowania świata i człowieka. Siostra Łucja, ta, która w Fatimie rozmawiała z Maryją, tą, którą Maryja uczyła różańca, powiedziała, że różaniec to jest język Maryi. Z Maryją nie rozmawia się po portugalsku. Z Maryją rozmawia się w języku różańca. Więc jak chce się porozmawiać z mamą, a dziecko powinno rozmawiać z mamą, to się odmawia różaniec. I stąd on jest zawsze obecny. W moim kapłaństwie i tam, gdzie posługuję, gdzie udaje się z rekolekcjami, misjami, zawsze jest również różaniec.